Dobra. I teraz trzeba zrobić tak, żeby dostać się do tej dziupli. No ale jak my mamy to zrobić, skoro tu kuźwa nas atakują non-stop? Do chuja wafla. Do cholery jasnej. Elegancko. Patrzcie, jak ładnie żeśmy porobili tutaj. Teraz możemy się tłuc z nimi. Dobra, udało się, mamy to. 36. To za niedługo będziemy mieli 40. I ostatniego, kurde, Wingsa. Uuu, Wilmą gramy znowu. Dobra, a tu będziemy mieli 40, tak? To się dwa pozostałe. Tak, jest, będzie 100%, będzie 100%, elegancko, moi drodzy. Elegancko, to mi się podoba bardzo. Teraz możemy stąd szybko spieprzać. W sumie bądźmy z powrotem ninjom. A nie, dobra, tutaj jest ten, dobra. To ja teraz popieprzyłem. No, tak więc jak widzicie, przed chwilą mi się skończył power up, przez co będę musiał sobie znowu ninja brać, ponieważ inaczej to ja tam nie przejdę. Więc szybko po ninja płyniemy, bez zbędnego przedłużania, zasrane ryby spadać mi stąd, bo mnie nie obchodzicie, jesteście wręcz wredne, a ja nie lubię wrednych rybek, ja lubię takie kochane rybki. No, i mamy ninja. Teraz o wiele szybciej będzie nam ta droga szła. Nawet szybko, speedrun. Widzimy się tam przy tych drzwiach z 40. Jest, mamy to. Jest i ostatni, kurde, Wings. Trochę zrobiłem to na przypale albo wcale. Ale ważne, że tak powiem, poziom jest zaliczony, tak więc nie ma co tutaj oczywiście się smucić. Trzeba było chociaż raz poszpanować, nie? Podszpanować sobie, kurczę. Dobra, mamy tutaj ostatnie Dream Keye zebrane. Dobra, jest. Czas na kolejną konfrontację z Tate Bearem. Zobaczymy, jak tym razem nas zaskoczy. Mam nadzieję, że Tate Bear się przygotował srogo, bo ostatnia konfrontacja no, była dosyć słaba. Mamy 27 na 40 Wingsów. Oznacza to, że w następnej sesji będziemy mieli już 30... Teraz tak, jak będziemy mieli jeden poziom, który będzie miał 3 Wings, to będziemy mieli 30, 32, 34 Wingsy będziemy mieli w następnej sesji. Dobra, tutaj mamy już zaliczony poziom, więc teraz szukamy poziomu, gdzie... Znaczy, poziomu. Szukamy bossa. Komnaty bossa szukamy. A komnata bossa, z tego co wiem, jest tutaj. Dobrze pamiętam? Jak najbardziej. Prehistoric boss. Lecimy z koksem, bez zbędnego przedłużania. Zobaczmy, czym nas zaskoczy Tate Bear teraz.
Wiecie, co jest najlepsze w tym wszystkim? Że muzyka, która teraz leci, bardzo mi przypomina muzykę tego. Moszupurka. Moszoporka z Geksa dwójki. Ewentualnie Banjo Kazooie, bo to banjo gra w tle. Już wiem, jaka jest taktyka na tego bossa, tak więc wydaje mi się, że będzie prosty. Z tego, co tutaj jest pokazane. Dawaj, 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 dawaj. Dobrze. Jest, 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 jest. Teraz jeszcze 6 razy muszę go pokonać. Kurde, bossowie w tej grze są żałośnie łatwi. Zero challenge'u w ogóle. Autentycznie. Może co jedynie, jedyną przeszkodą tutaj to są właściwie przeciwnicy, którzy od czasu do czasu nas tutaj zaczepiają. Dobra, jest. I jeszcze 4 żyćka. Moi drodzy, co tutaj się odpierdziela? O-o. Naprawdę nie chcę tutaj oberwać w taki sposób. Więc będę się kontrolował teraz. Dobra, 3 życia. Trzy życia do końca. Dwa życia do końca. Jeszcze tylko 2 życia. Jeszcze jedno życie, moi drodzy, jeszcze jedno życie. Dawaj, 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 dawaj. Dawaj, 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 dawaj. Dawaj, 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 dawaj! Dobrze! So, yes, they managed to foil me again. Hold still. This is a very delicate operation. Stapler! Stapler! I was close, though. Yes, sorry. Spanner! Spanner! It's a good job we can laugh about this. Ha ha! Mallet! Mallet! This might hurt a little. Okej, okay, Tate Bird dostał od tego ziomeczka w głowę. Nie pamiętam już, kurwa, jak on się nazywał, ten nasz antagonista. Ten w każdym razie stary pierdziel. Zdzielił mu młotem w łeb i stracił przytomność. Ja pierdziele, ale z tej cutscenki mogliśmy się co jedynie tyle dowiedzieć, że ten stary piernik już się niecierpliwi co do pokonania Tumble. I no... jest bardzo, bardzo, bardzo poirytowany, tak więc my sobie stąd już możemy uciekać. Świat prehistoryczny mamy zaliczony, co mi się oczywiście bardzo podoba. I teraz zobaczmy, jaki następny świat uda nam się odblokować. Tu już byliśmy. Tak więc zobaczmy.
Dokładnie, tutaj nam się udało coś odblokować. Schodzimy sobie do piwnicy. I mamy tutaj... No mamy tutaj jakiś medieval, więc zobaczmy, o co chodzi. Mam nadzieję, że to nie jest prawdziwy medieval czy coś. Nie, mamy tutaj świat zamkowy. Tak jest, moi drodzy, jesteśmy w świecie zamkowym. A wiecie, co to oznacza? Chyba nie muszę mówić, prawda? Skoro jesteśmy w nowym świecie. Moi drodzy, mam nadzieję, że wam się ta sesja spodobała, że w sposób ciekawy i informatywny prowadzę ten let's play. Jeżeli tak, to zostawcie łapkę w górę, subskrypcję, jeżeli jesteście nowi po więcej. Zachęcam do wbicia na socjale, linki są pozostawione w opisie. Ja się z wami będę żegnał. To było 40 Wings, kolejna sesja. To byłem ja, czyli Pomidor.pl, jesteśmy w piątym świecie, jeszcze tylko dwa światy i kończymy gierkę, tak więc trzymajcie się, cześć i do następnego razu. Ja to jakby ktoś się pytał, nagrywałem 10 sierpnia o godzinie 13:38. Dobra, elo!